Zamkniemy oczy. Witam cię, młoda koleżanko. Widzę, że... Autentyczna może i nie jestem, w sensie takim, że no na 100% nie wpadnę, nie, w tym, ale mogę ci powiedzieć, jaką będziesz moją kartą i co dla ciebie widziałam, co dla ciebie widzę i co w twoim życiu teraz jest. Nie ma twojej karty, przez na chwilę dziś mi zaginęła. No zobacz, spadła mi na pewno. Nie jest. Jesteś damą Karo. To znaczy, że masz jasne włosy i takie zielono-szaro podchodzące pod piwne oczy. I przede wszystkim... O charakterze nie powie ci karta z wyglądu. Pomyśl teraz sobie, co byś chciała wiedzieć. Czy jest to może jakaś sytuacja osobista, czy może jakiś plan życiowy? Plany życiowe, rozumiem. Ale najpierw może zobaczymy, co w swoim życiu było. Czy jestem w stanie ci pomóc, żeby naprawić coś, żeby było na plus? A więc tak, w twoim życiu było dużo jakiegoś szczęścia, ale malutkiego szczęścia. Były duże łzy, były mniejsze łzy. Przyjechałaś do kryminału spotkać ciemną dziewczynę. Masz dobre relacje z jakąś blondynką, ale jest to kobieta... może być to kobieta bardziej z rodziny. Może być to mama, może być to ciocia. To jest taka kobieta, nawet babcia. To jest kobieta starsza, ale bardzo miła. I masz obok siebie dwie osoby urzędowe. Miałaś obok siebie, przepraszam, dwie osoby urzędowe. Mogła to być oddziałowa i mógł być to oddziałowy albo bramowy, który cię wpuszczał tu do więzienia do mnie. Ogólnie to są karty, to jest prokurator ogólnie, nie? Ale to było w twoim życiu, więc to właściwie nie ma żadnego sensu, nie? Nie ma tu nic żadnego do znaczenia, więc to było. Tak ci pokazałam, bo inaczej nie mam do ciebie dojścia, to ci muszę pokazywać, żeby ci... Ale ogólnie twoje życie wyglądało na zadowolone, z małym szczęściem. Wielce szczęśliwa nie byłaś raczej, tak mi się wydaje. Pomimo tego, że kart nie dotykałaś, bo źle zrobiliśmy, że mogłaś karty dotknąć, ale wiadomo, że jestem w więzieniu, odizolowana od społeczeństwa i nie możesz mnie dotknąć, ani nie możesz dotknąć tych kart.